Witamy bardzo serdecznie wszystkich kibiców Korony i widzów Korona TV. Dzisiaj naszym gościem Krzysztof Kiercz. Serdecznie zapraszamy do oglądania materiału. Zapraszamy. Na zawsze w sercu jedno miasto Kielce. Korona na hełmie, duma za złe woko. Białe pochodzenie, cenię to wysoko. Hołd tym bloku, hołd tym ulicą. Za wszystkie lata, za to co przeżyto. Za to, że wiara właśnie stąd wyrasta. Za tego warta, że jestem z tego miasta. Krzysztof, miejsce wybraliśmy dosyć nieprzypadkowe. Osiedle Ślichowice, czyli osiedle, na którym się wychowałeś, które z pewnością leży Ci w sercu, a za nami no jest placyk, były placyk, który sam wskazałeś, nie wiem, czy w związku z tym, że dzisiaj tutaj jest Gruby Benek, czy kiedyś było coś zupełnie innego. No, słuchaj, Grubego Benka każdy będzie lubił. Nie, znaczy, no tak, prawda jest taka, że na Ślichowicach mieszkam praktycznie od urodzenia. Już bodajże 20 lat i tutaj wiążę wszystkie jakieś wspomnienia z młodości tam czy z dzieciństwa, a to miejsce wybrałem. Poleciłem wam dlatego, że tutaj kiedyś było boisko, teraz nam wybudowali pawilony, plac zabaw, a jeszcze no, w podstawówkach chyba to były te czasy, kiedy z chłopakami z Dewońskiej zbudowaliśmy dwie brameczki, skleciliśmy z kawałków drewna i to było takie Wembley to nazywaliśmy bodajże. Nasze osiedlowe Wembley, gdzie między placami rozgrywaliśmy mecze o grube stawki. Mm-hmm. Pieniążki były wsypywane do czapki i później można było niezłe sumki wygrać. Nie szkoda troszkę, że tych takich miejsc do gry w piłkę jest na osiedlach coraz mniej, a pojawiają się galerie, sklepy, restauracje. Nie wiem, co o tym myślisz? Czy widzisz, szczerze mówiąc, i tak i nie, bo teraz powstają roliki i się tak zastanawiam, czy było fajniej pograć na takim boisku, czy na roliku, nie? Chyba inne w ogóle wrażenia z tamtej gry w tamtych czasach. Całkiem inne, bo teraz dzieciaki mają komfort, mają, to się chwali, bo fajnie, że mają równe boiska, mają tą trawę sztuczną, ale to jednak było coś, nie? Gdzie ścieżka przebiegała przez środek boiska, gdzie jak piłka przeszła nad murkiem, nie trafiłeś w bramkę, to wpadała do Bartosa i nam pani czasami nie chciała oddać. To były takie smaczki, nie? Ale wszystko ma swój urok. Myślę, że to też miało i to jakieś właśnie wspomnienia budzi, nie? A nie jest tak, że orliki są, a dzieciaków na orlikach brak? A kiedyś było właśnie tak, że nie było gdzie grać, a was, nas na tych boiskach, na tych podwórkach bardzo dużo. Coś w tym jest, powiem ci, bo może zakazany owoc bardziej smakuje, nie? Że te miejsca dzikie ciągną do siebie, przyciągają, a gdy teraz jest dostępność, to niektórzy wolą pograć w Counter-Strike'a przed komputerem, nie? Powiedz mi tak właśnie, analizując początek twojej przygody z piłką, w którym momencie wyszedłeś z takiego boiska, jak tutaj kiedyś było i rozpocząłeś treningi w klubie piłkarskim? Początki były, jak byłem w trzeciej klasie podstawówki, to było 10 lat miałem. Pojechałem z Mateuszem Maciejewskim na pierwszy taki trening do szkoły 27 podstawowej, do trenera Sobiaka. On tworzył taką szkółkę i tam wszystko się zaczynało. Taka fajna grupa się utworzyła chłopaków z 89 rocznika i naprawdę nam to fajnie to wyglądało. Było parę takich akcji, no nie wiem, czy ci opowiadać, czy nie. Pierwsza była taka, że wiesz, ja myślałem, że trening zawoził nas mój dziadek. To mówię, trening piłkarski, kurczę, jakieś tam szmatławe korki pod pachę, stroik i idę, nie? Przyjeżdżamy, tu się okazuje, przebieramy się w szatni, wychodzimy na halę i trener robi testy na hali. A ja dzień dobry, kurczę, ja mam tylko korki. I co, pamiętam, że pierwsze jakieś te wahadełka biegałem, no bosaka, nie? A później już kupiłem halóweczki, było wszystko w porządku, nie? Czyli co, analizując ten twój pierwszy trening i małe nieporozumienie, jeśli chodzi o dobór obuwia, to można powiedzieć, że sukces od początku rodził się w bólach, tak? Znaczy powiem tak, szczerze mówiąc, jeżeli patrzę na siebie, to tak to wygląda, bo prawda była taka, że nigdy jakoś tam wielce utalentowany nie byłem.
zawsze trochę większy, zawsze trochę cięższy od innych. Ja miałem rękę, miałem taką jak niektórzy nogę, no, ale tak to wyglądało, nie? Ale wiesz, ta pasja gdzieś była i dotrwałem do teraz, do tego momentu, nie? A powiedz mi, w którym momencie poczułeś, że w ogóle gra w piłkę nożną może być jakimś sposobem na życie i na zarabianie pieniędzy? Znaczy tak, wiesz, rodzice zawsze mi wpajali, że i wszyscy zresztą dookoła z rodziny, że ucz się, jak jakaś jedna kontuzja, co będzie dalej i tak dalej, nie? Także nigdy tam jakoś szkoły specjalnie nie odstawiałem. Gdzieś, no dobrze sobie radziłem, nie będę ukrywał gdzieś tam. Raczej zdawałem do następnej klasy spokojnie. Czyli rozumiem, nie? Że matura jest zaliczona. Matura zaliczona, studia robię, także wiesz, może będzie nie inżynier. Jest tak źle. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Ale kiedy poczułem, myślę, że po tym Mistrzostwie Polski juniorów, gdzieś potem w tym samym roku było to wicemistrzostwo ekstraklasy młodej, nie grałem w tej drużynie za wiele tak naprawdę, ale gdzieś to już się przewijała ta taka wielka piłka, nie? Mhm. Jak to można tak nazwać, że człowiek poczuł, że to może być to, może to można robić na co dzień i być może z tego zarabiać, prawda? No ale jednak od tego Mistrzostwa Polski Juniorów do dzisiaj, czyli do momentu, kiedy udało ci się w jakiś sposób zaistnieć po raz pierwszy w Ekstraklasie, no była długa i ciężka droga. Dokładnie, bardzo długa i ciężka droga, bo po Mistrzostwie Polskim musiałem jeszcze przecierpieć troszkę, posiedzieć w drugiej drużynie. I dopiero po 4 miesiącach bodajże trener Motyka mnie wziął do pierwszej drużyny, nie? Ale wiesz, było się, bo się było, taka prawda i po prostu się trenowało z pierwszą drużyną. Taki okres każdy musi też przejść, nie? No ale taka kolej rzeczy. Przyszło wypożyczenia, taki okres, które uważam, że wyszły mi na dobre. Chociaż szkoda tej kontuzji w Niecieczy, gdzie walczyłem sobie plac. Powiedz mi, jak to jest grać w jednej rundzie w trzeciej lidze, w jednej, a za chwileczkę znaleźć się w Ekstraklasie i debiutować na stadionie Krakowi? I co ja mam ci odpowiedzieć, powiedz mi. Doskonale wiesz, że to jest, szczerze, to jest, są dwa światy, nie? Całkiem inny poziom, całkiem inna... Może nie, no atmosfera czasami była lepsza w tych niższych ligach, nie? Chociaż u nas jest teraz super, także nie narzekam, ale inna szatnia, wiadomo, inny stadion, ludzie przychodzą. Na meczach Wiernej było tak po 200-300 osób, nie? Szczególnie starszych panów, którzy przyszli trochę poszydzić do nas. A tu, tutaj masz doping, a troszkę adrenaliny więcej, telewizja. Wiesz, fajny kawałek, nie? Tego piłkarskiego tortu. A nie bałeś się, że ten świat z Ekstraklasy może być w pewnym momencie już ciężki do osiągnięcia, że gdzieś tam przez te urazy, przez niektóre decyzje niekoniecznie twoje możesz się zatrzymać gdzieś w tym świecie właśnie Wiernej i Niecieczy? Znaczy powiem tak, no, nawet jeżeli... Znaczy, nie sądziłem, że tak szybko w ten sposób tą Ekstraklasę osiągnę, nie? Nigdy mi z głowy nie uciekało, nie wyobrażałem sobie, że mogę do tej korony nie wrócić, nie? Kwestia była tylko bardziej właśnie kiedy i raczej to był odległy plan, odległe czasy, nie? Bo tak myślałem, trzecia liga, potem gdzieś pójdę do drugiej ligi może na pożyczenie, potem może do pierwszej i wreszcie się pokażę, nie? Tu się okazało tak, no widzisz, że jest nieprzewidywalne i trzeba robić swoje i być gotowym, nie? Bo taka prawda, że praktycznie pracowałem w trzeciej lidze, a robiłem jeszcze dużo od siebie, starałem się dawać. Tam trener mi dużo pomagał. I w pewien sposób byłem przygotowany, nie? Jak ja to określałem, miałem w czasie ligi miałem okres przygotowawczy do okresu przygotowawczego. Mhm. Tak naprawdę, żeby tą formę osiągnąć w okresie przygotowawczym, żeby się właśnie na testy, które gdzieś tam może do tej korony przyjadę z powrotem. Żeby się pokazać jak najlepiej, nie? Wyszło jak wyszło i z tego się cieszę. Nie ruszę się.
Krzysiu, Kierdź posłuje. Będzie w kulisach na wesoło. Już nie może wytrzymać. Dobra. To jest trudniejsze niż bieganie przez cały dzień za piłką. Stać w miejscu się nie wiem przez pół minuty. Po to trenowałem całe te 6 tygodni okres przygotowawczy, żeby się do składu złapać, nie? To, że trener od razu w pierwszym meczu na mnie postawił, to mnie tylko podbudowało. Gdzieś tam troszkę nogi drżały, może jak wiesz, stałeś w tunelu i słyszałeś już na Krakowi tych kibiców, którzy gdzieś tam zaczynali już krzyczeć. Ale pamiętam słowa, które sobie powiedziałem, jak wychodziłem z tunelu, że chłopie, przecież na to czekałeś, nie? Na to pracowałeś i na to czekałeś, więc czego się obawiasz? Faktem, może nie było kolorowo w tym debiucie, ale nie żałuję, nie? Fajnie było, naprawdę. Łukowicz, dobrze dochodząca piłka, 1-0! Stały fragment gry i Kierdź zdobywa swojego pierwszego w karierze gola w Ekstraklasie. 32 minuta, sam się łapie za głowę, nie mogąc uwierzyć w swoje szczęście. A jak długo smakowała bramka spod Beskidzia? Jak długo? Może do dzisiaj smakuje. No chciałbym, żeby już była kolejna, nie? Nie, ciężko mi powiedzieć, nie? Troszkę te słodycz bramki zatarła ta kontuzja, nie? Bo w drugiej połowie, tam w podu karnym, tam no, miałem zdarzenie i ta kontuzja. Gdyby nie to, przypuszczam, że na kolejny mecz miałbym szansę wyjść, nie? Na Śląski i kto wie, jakby się to dalej toczyło. Może grałbym do tej pory, może później jakieś błędy popełnił. Tego się nie odwróci, nie? Trud, teraz pracujemy na kolejne mecze i może na kolejną bramkę. Mhm. Tak szczerze, przygotowując się do tej rozmowy, rozmyślałem nad tym, jaką jesteś osobą prywatnie. I wydaje mi się, że właśnie taka otwartość do ludzi, do mediów i bycie takim, jak to się mówi, człowiekiem w porządku, też w pewnym stopniu pomaga na boisku. Zgodzisz się, czy nie wiem, za bardzo posłodziłem może? Znaczy nie, szczerze mówiąc, nie za bardzo lubię siebie określać jakoś i ciężko mi się na to pytanie odpowiedzieć, nie? Nawet może ci w ogóle nie odpowiem, ale no co, znaczy mama zawsze mi mówiła, że no, jak już zobaczyła gdzieś wywiad, czy gdzieś tam parę coś powiedziałem do kamery, mówi, o ładnie, wiesz, płynnie, wszystko, tak dalej, widać, że polskiego się uczyłeś, nie? To może to mi trochę w tym pomaga, gdzieś tam w tej głowie być może troszkę mam poukładane, nie? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jaką jest tą osobą. Najlepiej to określają inni i moje czyny, nie? No mnie się wydaje, że przede wszystkim nie brakuje ci odwagi. Bo nieraz jest tak, że to starsi zawodnicy często nie zawsze są chętni do jakiejś wypowiedzi, szczególnie po meczach przegranych. A ty mimo tego, że jesteś gdzieś tam jeden z młodszych debiutujących, to tego ci nie brakuje. A takim przykładem, jaki najbardziej mnie zaskoczył, to była ta sytuacja, kiedy byliśmy na mszy przed rozpoczęciem sezonu. Wchodzę do kościoła na Śliwicach, patrzę, Krzysiek Kierdź w komrze ministranta przy ołtarzu. Nie bałeś się, że gdzieś tam będą jakieś później głosy? Różnie to w szatni bywa. Znaczy powiem ci tak, w szatni też jest tak, że staram się mieć gdzieś swoje zdanie. Znaczy nie wychylam się specjalnie, nie mówię, żeby nie było też, że ja teraz będę mówił, że ja tam wiodę prym, nie? Bo tak wcale nie jest, ale jeżeli mam, chcę coś powiedzieć, to mam to do powiedzenia i mówię. Nie kryję się z tym. Może to właśnie ta odwaga mi gdzieś w tym pomaga, a tu czego się wstydzić, kurczę, no, przecież gdzieś tam wielu chłopaków za mało lata było ministrantem, ja również, miałem może jakąś przerwę, tak jak mówiłem, ale no co, to jest normalna rzecz, nie? Wychodzę w komrze, czytam czytanie i tyle. Na mszy jestem tak samo jak każdy inny, nie? A ogólnie byłeś łatwym, grzecznym dzieckiem, czy zdarzały się jakieś takie wyskoki? No bo nie czarujmy się, w Kielcach dużo dobrych chłopaków grało w koronie, grało w piłkę. No a tak naprawdę na ten szczyt wchodzi niewielu z różnych przyczyn. Między innymi dlatego, że no, wiele osób ginie gdzieś tam na własne życzenie, tak? Jest tak, jest często, że jeżeli coś otrzymujemy zbyt łatwo, to łatwo to jesteśmy w stanie roztrwonić, nie? I jeżeli komuś przychodzi łatwo gdzieś miejsce, czy w składzie czasami, czy jakiś pieniążek, trochę może za wcześnie, różnie, no to wszystko zależy od tego naprawdę, co się z domu wynosi, nie? Jak jesteś ukształtowany przez rodzinę i myślę, że to jest główną przyczyną. Jeżeli jesteś
poukładanym gościem, no to dasz sobie radę ze wszystkimi, nie? Czy z dobrymi rzeczami, czy ze złymi. Tak mi się wydaje. A dzisiaj patrzysz tylko pod kątem tego, że jesteś w koronie, patrzysz tylko pod kątem tu i teraz, czy marzenia sięgają gdzieś tam dalej? Zastanawiałeś się nad tym, gdzie chciałbyś ewentualnie dalej trafić i jak chciałbyś, żeby twoja piłkarska kariera się potoczyła? Czy wiesz co, tak naprawdę ja się jeszcze nie rozwinąłem, nie? Na razie co ja zagrałem 3 mecze, 4 mecze zagrałem w koronie. Wiesz, na razie muszę pracować nad tym, żeby tutaj stać się jakąś czołową postacią, bo nie ukrywam, do tego chcę. Ale wiadomo, nie ma co ukrywać, są w Europie nawet lepsze kluby niż Korona, prawda? Tutaj ciągle będzie moje serce, bo tu jestem wychowankiem, to jest moje miasto i wszystko. Naprawdę bardzo się cieszę z tego, że tu mogę grać dla tych ludzi, którzy przychodzą w Kielcach, że mogę założyć żółto-czerwoną koszulkę, to jest dla mnie duma, nie? Ale cóż, no życie jest takie, że czasami będzie trzeba gdzieś odejść, nie? Czasami będzie z różnych powodów. Może dlatego, że jesteś dobry, może dlatego, że jesteś słaby. Trzeba się będzie z tym pogodzić. Gdzieś to tam w głowie siedzi, no ale na razie o tym nie myślę. Na razie tu jest dla mnie najważniejszy okres, żeby się tutaj rozwinąć. No to jeśli wróciliśmy do korony, do meczu z Widzewem 2 dni, no jest duża szansa na to, że zaliczysz kolejny występ w Ekstraklasie, tym razem w Łodzi. Jak postrzegasz tego przeciwnika, jak myślisz? Widzew to jest dobra drużyna. Zresztą w Ekstraklasie nie ma słabych drużyn, szczególnie w tym sezonie. Mają tylko 2 oczka mniej od nas i naprawdę będzie się trzeba natrudzić, żeby wywieźć stamtąd punkty. Ale my tylko po to tam jedziemy. Jedziemy tam tylko po to, żeby wygrać. I myślę, że to się uda. I tego, Krzysztof, życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Jak miałem 10 lat, u trenera Jerzego Marca przez 10 lat grałem. Byłem dobry, ale potem się roztyłem i skończyło się po prostu. No. Aha, ale to widzę, że masz odwrotną drogę do mnie. Ja grubiutki schudłem, a ty byłeś chudziutki i mamusia przykarmiła dobrze. Jakbym o tym myślał, to może byśmy dzisiaj na odwrót. Ja bym był piłkarzem, a ty byś w Korona TV pracował. Dlatego ty siedzisz teraz u góry, ja stoję.